Cześć. Rzuciłam dzisiaj film ze sklepu w Radomiu za Madynę, No i poświęciłam się, pojechałam. A tu kurczę same komentarze, że dlaczego nie nagrywasz co u ciebie? A coś tam brzydkie akwarium mam, na pewno brzydkie ryby i tak dalej, i tak dalej. No słuchajcie, ja myślałam, że wszyscy już moje ryby znają na wylot, że już mają ich dosyć i że po prostu trzeba nagrywać coś innego. Ale w takim razie będę starała się więcej nagrywać tego, co jest u mnie. A film, filmy ze sklepów oczywiście nie odpuszczę, bo bardzo to lubię, ale też się będą pojawiały. Ale jeżeli chcecie wiedzieć, co u mnie, to proszę bardzo. Mianowicie mamy tutaj szaleństwo pomiędzy dwoma samcami Snow White. Fajnie im te różki falują fajna. Fajna walka, bo powiem Wam, że było to, trwało to dosyć długo. Skalary ze stoickim spokojem, naokoło to przyjmują, żadne inne ryby się nie przejmują, a one sobie walczą i walczą. Rzecz dzieje się w zbiorniku moim głównym 240, i jest tam jest tam sporo no ale jedną sobie upatrzyło, patrzyły sobie jedną samicę. No i trwa właśnie. Taka walka bardzo bardzo zagorzała. No, i tu przy okazji chciałabym poruszyć taki temat, czy wiecie, po co, im te, po co im to poroże? Dlaczego te samce mają to poroże? I powiem Wam, że ja słyszałam kilka wersji, ale jako, że te wersje opowiadali mi znani i lubiani akwaryści, którzy niekoniecznie. W takim, w takim momencie, kiedy później ktoś ich spyta, a Ty, słuchaj, bo borkowska to coś takiego mówiła. Nie wtedy każdy z nich powie bzdury, w zależności od tego, czy no, jak zawieje wiatr, czy w danym momencie ta borkowska jest przez nich lubiana, czy nie. W każdym razie dlatego nie będę przytaczała tych, tych wszystkich wersji, bo się na tym już troszeczkę przejechałam, a a tylko głupiec nie uczy się na błędach, a jeszcze najlepiej uczyć się na czyichś błędach. Więc bardzo jestem ciekawa, co napiszecie w komentarzach, po co im te, te rogi. No i zobaczcie, jak się rozjuszyli ci panowie. Zrobili się tacy czerwieni, tu już purpura dosłownie. Wariacja, wariacja totalna. Jak wiecie, zbrojasy mają tutaj takie kolce na płetwie. Piersiowej I jeden już, jest, już ma tutaj małe kuku, ale nic sobie gorszego nie zrobią. Zaczepiają się tymi kolcami, no i sobie tam dokuczają wzajemnie, ale zadziory niesamowite. No i te, tyle właśnie się dzieje u moich Snow White, ponieważ ja Snow White uwielbiam. Uważam, że to są bardzo, bardzo fajne zbrojniki. U mnie tutaj akurat są na krótkiej płetwie, ale muszę muszę przyznać, że kilka wyloniastych już mam i będę z nimi działała. Są to naprawdę fajne rybki, wdzięczne rybki, a tarło nie jest, nie jest na pewno trudne. Ja na przykład część zostawiam w ogólnym, część czasami odstawiam parę do tarliskowego, czasami zdarza mi się po prostu przełożyć samca z grotą, z, tego, z tych wszystkich czynności to chyba najlepsze wydaje mi się zostawienie samca, samca w grocie, bo różnie to wynika z moich doświadczeń. Wiem, że można zrobić sobie inkubatorek i, i tam, yy, tam włożyć ikrę, ale o tym będzie osobny filmik kiedyś, jeżeli to kogoś w ogóle interesuje, jak, jak roznażać takie snow white'y. Ale tak naprawdę. To ja pozwalam robić na że to, co, do czego są stworzone. Tu akurat mamy przykład ikry wyrzuconej z groty przez samca w jednym z talisk. To jeszcze, jeszcze inny zbiornik, gdzie mi się odchowały takie właśnie tu była przełożona para. A odchowałam sobie maluszki. No, i tyle. <grywka> Pozdrawiam serdecznie.